Cześć, witajcie z Cześć, tej strony. witajcie. O, widzicie, dzień dobry, witajcie z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Patryk. Siemano. No, przyjechał do mnie transport właśnie Scania z niską podwoziówką, kombajna mi przywieźli. Niestety na razie bez headeru, ale header dojedzie i Ojej. bizonik idzie w rozliczenie. A że sąsiad na międzynarodówce kiedyś jeździł, to przyjechał mi pomóc to rozpakować, bo kierowca tam poszedł na kawę, śniadanie i w ogóle. A sąsiad na międzynarodówce jeździł, Dawaj, to bujamy z Kanią, dawaj, bujamy z Kanią. później on powiedzie, że zepsułeś. Dobra, sąsiad, parkuj się w Scanie, rozczepię ten zestaw i będziemy zjeżdżać pomału. A jak to ma kogo naszego kupujemy w kabinie? A ja nie wiem, czemu go nie wyjął tam. No, sąsiad po międzynarodówce Ja jeździł nie. i ten. Aha, I to nie ma trzeba odczepić. pojęcia. Dobra, odpinaj. Dobra, i teraz wyjeżdżamy sobie. Ogółem Porsche Bosch, co tam gdzie tam było. Osobiście mogliby trochę do przodu. Mogliby trochę do przodu pojechać, bez przesady. Trzeba prostowanie za samą stronę motor. Dobra, słuchaj. Dobra, teraz tak, ja bizona wpikuję tutaj na razie. Będziemy sobie ogółem John Deere'em pakować. Jeszcze zatorka muszę przestawić, bo tak nie było pewne do końca, czy kto przyjedzie dzisiaj, czy jutro, czy rano, czy wieczorem. I ten. Może I tak faktu sobie wszystko tutaj zgadzam, został. Dobra. Odpalamy sobie jelenia. Boże, ty tam koguty na pełnej tej. Ja nie mogę. Sąsiedzi inni powiedzą, że to zna akurat pełno. I sąsiad choć powiedzieć, że sekurował wózek, jak będę kładł. Dobra, elegancko. Kurwa, już zetora bym przestawił. Ja nie mogę. Co się dzieje? Opona poszła. Czekaj, będę za Dira trzymał, czekaj. Nie, John Deere'a, tylko wózek trzymaj. A sekuruj go. No. Czekaj, muszę nic na wózek. Jak widzisz. Czekaj. O ja Ma kiedy pierdolę. jakiś. Dobra, i do przodu jedziemy. No boss! Boss? Do przodu, do przodu, do przodu. Poszło. Czekaj. Ojeju, widzicie, co tu się dzieje? Sąsiad. Co tu się dzieje? O ja nie mogę. Dobra, czekaj jeszcze raz. A bym cię pierdolę. Czekaj, się trzymał, Ej, dobra, weź dobrze. się tam trochę podgłośnił, bo coś tak cię wyciszyło teraz jakby. O. Ty tam się wypikował na drugi koniec pokoju poszedł. Normalnie. Dobrze jest? No, dobra, weź no ten tam. Przytrzymaj. Trzymiesz? No. Dobra. Trochę wyżej i dobra, teraz w lewo. W lewo. Dobra, dobra, czekaj. Czekaj, ja wyjadę. Tak, Tak? o, dobra, już jest, dobra. I teraz ja mu popknę, czekaj. Dobra. Kurwa, ciężkie. Sąsiad, może ci kręgosłup pójdzie tej. No, już nie robię, Dobra, więc... no, map. Złe na się tam, widzisz, asekuruj. Dobra, ja do góry daję, no i do przodu teraz. O ja pierdolę. To co, trzeba kopnąć, pa. Sąsiad, nie sąsiad, nie kopy go. Do góry, że kurde. Jak to podniósł. Jak to, żywo. Ty, czemu on nie chce jechać? Ty, bardzo późno. Późno. Bugi, bugi, jak to nie będzie zbyt długi. Później. Dwie później jako. Ale jak? Nie mogę wyjść. Czemu? A czemu to się nie chce stawić? Co jest? O. Ojej, ja! Sorry, nie pojechałem. No ja, ola Boga. Ola Boga. Ola Boga. Jaki, żeby go nie widział, bo... Ojej! Jezku! Nie, to nie tak miało być. To nie ja byłam Ojej! Dawaj, poszczep tego. Co? No to... Dobra, wózek się jakoś potem zapakuje. No zostaw to. Ja, o, widzisz tak elegancko. A widzą to dziecię. Nie wiem. Czekaj, chodź go tam do góry na czekaj, header. Czekaj, do... czekaj, na... Na header go włożymy do góry. No. Boże, brama bizona wcisła. Co ty robisz? Puść ją. No ja chodź. To zrobię. No chodź. Dobra, patrz, kurwa. O, ja capuję bizona. Aha, dobra, już będzie wyskała. Czekaj, no.
Czekaj, bo to trzeba wydłużyć ten nas. Ty tam jesteś na międzynarodówce, to wsiadaj w tym skanie. Ja Hedr wywolił. Dobra ludzie, widzimy się potem, jak już będzie wszystko załadowane. A Hedr już jest. No, widzimy się, jak będzie wszystko załadowane, zaraz jesteśmy. Wracam po krótkiej przerwie na reklamę. No, także załadowaliśmy sobie wszystko już z Patrykiem, Patryk już poszedł do siebie. Tutaj szofer nawraca. No, na ściernisko można jechać, w sumie jak tam sobie pan chce. O, widzicie, kierowca, bombowca, trajdowca. Ogółem po wózek tam przyjadą później jakimś mniejszym autem, bo coś nie tak. Bożeś ty mój. Ale chłop poszedł tam zatapowo na pełnej. Bo... Ale chłop poszedł, dobra. O, jeszcze zatrąbię na pożegnanie, widzicie, Bajzon odjeżdża po tylu latach ciężkich prac. Nie, żegnamy Bajzonka. Ta szofer jeszcze musiał wyhamować, już tu się rozpędził, dobra, na razie cześć pompa. No, to widzimy się, jak będziemy już coś, myślę, forsheetem kosić. No, czyli za niedługo, także widzimy się za chwilę. Coś. O, dzień dobry, witamy w kolejnym odcineczku. Znaczy się, no, w dalszej części odcinka żniwnego. Jadziemy mucić forsheetem. Ogółem na nowe pole, dosyć takie odległe od gospodarstwa, bo aż tyle, widzicie, spuścimy przez mapę. Bardzo daleko i w tym sezonie tutaj na tym polu będą ziemniaki, znaczy w tym następnym. Także będzie trzeba jakieś pricepy pokupić. Ale jeszcze zobaczę, czy to z tymi ziemniakami tak na pewno będzie, bo nie ukrywam, będzie to trochę uciążliwe, żeby tak daleko wozić tyle towaru. Także się to jeszcze zobaczy, czy tu nie będzie coś innego na przykład. Elegancko, jak widzicie, to nie szeleść, baranie. Sorry. Nie chrup, baranie. Widzicie, Patryk, to jest zero kultury, zero. Gruba świnia. Jedna, widzicie, jest tu już zdjęty i z przyczepami od sąsiada pożyczonymi oczywiście, bo od kogo innego, jak nie od mojego poczciwego sąsiada Patryka. No, nie mam co robić, byłem. No, Patryk już żniwa skończył, wielki kombajn kupił na parę działeczków i... Teraz się opieram. Nie stać. Dobra, uwu, ale ogień jest. Wam powiem, forsheet jak fajnie, że tak się jedzie po drodze, ale taki to jest szeroka krowa, że jakbyś bizonem jechał z kaderem zapiętym, się czuje normalnie. Ale to kwestia przyzwyczajenia. Dobrze, że pierwszy raz na taką długą trasę jechałem. To też się przynajmniej nauczę. Trochę dużo pełnymi drogami było jechane, bo wiadomo, nie będę gówno jechał i tak zamówię, bo to 25 wyjedzie. Ale kombajnik myślę, że spoko. Myślę, że ten na motę moje hektary na razie wystarczy. Póki co było bizonem koszone, jeszcze sąsiada najmowałem, żeby się zrobić ze wszystkim. Sąsiad, nie pierdalaj tych chipsów, bo cię zjem. No sorry, ale jestem głodny, no. No potem się zjesz, jak będziemy poza widzą. Ol. Ale ładne zdjęcie będzie. On takie o. No i tak to się tutaj toczy. Ogółem łapki w górę możecie stawić. Link do głosowania jest w komentarzu przypięty do głosowania na nasz film i też, no, łapki w górę możecie stawić subika, jak ktoś ten nie subskrybuje. Ciekawy jestem w ogóle, kto do tego momentu dotrwał. Jak ktoś dotrwał do tego momentu, to napisze hashtag nie żryj, albo nie, w sumie nie, bo to jest wulgarne. Hashtag łapka. O, jak ktoś dotrwał do tego momentu, to jestem ciekaw, może hashtag łapka, to jeszcze ktoś napisze, jak chcecie takich akcji więcej właśnie z nowych nabytków, to możecie dać znać w komentarzu. Oczywiście Patryk, proszę cię. No co, ale na... Dziecko dobra, się ja muszę kląć. No dobra, przepraszam. Już ty zrozumiał. O, jak widzicie, dobrze, że wziąłem zioły. Poprosiłem, żeby nadstawkę mi jednak zostawili, bo chcieli zdejmować na Zoom, ale mówię, zostaw ta i dobrze, że zostawili, bo do końca pola nawet nie dojechał. Już teraz i tak chyba nie dojadę nawet. Także grubo. No i kombajnik to się, widzicie, spisuje, sprawuje i w ogóle. Idealnie na styk do końca pola dojechałem. Zaraz sobie lewąkiem podlecimy z jedną przyczepką. Myślę, że jedna przyczepa będzie musiała być na jednym przyczu. No Patryk, weź! Nie wiem, będzie... Dobra, no. Gruba świnio. To z chlewni ci jakaś uciekła i tak hałasuje tam, czy jak?
No. Jo, a w ogóle wam pokażę, jak sąsiad sobie podwórko odpicował. O, kozak. Żeby trafić. Aha, tam są drzewka, to tam jest sąsiad. Architektura poziomu na najwyższym poziomie, niż w Warszawie. Normalnie, architektura krajobrazu na pewno jest robiona. Tak. Zobaczymy, co to ten sąsiad powie. O, patrz to. I sam robiłem, żeby nie było, że ktoś to robił, i I sam to to co? robiłem. Jak tu jest beton? I raz jeden, raz drugi. Tutaj jest trochę tłucznia wysypane. Daj, No teraz bo pójdę. brakło pieniędzy już. Tu jest chlewnia jego wielka, wyjeżdżasz na całą wiochę. O Boże, tutaj tak pola uciął hektar prawie. Ja nie mogę. No, tutaj No. drzewka, widzicie, tu jeszcze kukurydza leży. No, tu brama, taki wjazd klimatyczny w ogóle. Sąsiad to jest architektura krajobrazu, tylko marnuje przestrzeń. No. Ten silos ja bym dał tu, od razu tu. Tak, jedziesz, nie? I No, zielone zaraz. buźko. O czym my I jedziemy? ten. I no, tak to sąsiad tutaj. Co się mieje? O, Nic. widzicie, jeszcze taki Co to silos ma robicie? na. Nic, no Na jem. kukurydzę, na Wypadnie, sankie. Jezu. No. Na szybko się mu tym, bo tam Patrykowi wleciał na pokój. Jak Patryk będzie spokój, to możesz napisać. Co? Dobra. Zasiadamy sobie zielenia. Zasiadamy zielenia i przyczepy. W ogóle te przyczepy mogą być trochę za duże do. O, ale co? Nie, no Rafał przyleciał. Aha, no Rafał przecież, no masz rację. No i szybko wyłączyłem słuchawki. Aha. No, bo tam nie wiadomo, co wygadane było. No, czy jedziesz? No, przyczepę odpiąłem sobie jedną tutaj na przyczółku. Teraz drugą zaraz. Drugą sobie podlecę pod kombajn. No, dobra, może ludzie jeszcze coś dogramy z transportu, nie będę tutaj już przedłużał i zanudzał. Pamiętajcie, łapka w górę, coś w komentarzu tam napiszcie, czy chcecie więcej takiej akcji właśnie, jak na przykład nowe nabytki przyjeżdżają do mnie, czy tam do sąsiada. I trzymajcie się do kolejnych filmów. Na razie, cześć. Cześć.